Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 na serii Kariera Leszka Rolnika. Siemanko, kłaniam się też z tej strony Leszek Rolnik. Oczywiście, jeśli ktoś jeszcze mnie nie kojarzy i po raz pierwszy jesteś na tym kanale i trafisz przez przypadek, to oczywiście ja jestem Jamski Rolnik Games. Przedstawiam Ci się bardzo serdecznie. Na moim kanale Cię witam po raz pierwszy. Oczywiście, jeśli Ci się spodobał już materiał i w ogóle, to łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, abyś otrzymał wszystkie pytania o nowych materiałach i te sprawy. Jeśli oglądasz YouTube'a, to wiesz, o co chodzi, nie muszę Ci mordeczko uczyć zasad na YouTubie. Więc tak, w dzisiejszym odcinku, dobra, zwalniamy ręczny, bo sobie brałem mod ręcznego. To są właśnie teraz, właśnie Wam w dzisiejszym odcinku pokażę, jakie mody zajebiste pobrałem. Mam mod ręcznego. W ogóle zaś ta przeklęta 60, ale to nie wina 60, to nie wina modów, tylko coś port USB nawalił wtedy na odcinku, za co Was bardzo serdecznie przepraszam. Mordeczki, troszeczkę może lampkę przesunę, żeby było lepiej oświetlenie było widać. Także nie było nawodzone twarzy, żeby nie było rezi. Dobra, my zapieprzamy. Światła musimy włączyć. Wyjeżdżamy na drogę. Oczywiście kogucików nie ma. Dobra, ja wiem, co trzeba zrobić, bo mordy, zauważyłem jedną zależność w odcinku. Czekajcie, gdzie to, no gdzieś to może być. Zmień słychanie, jak to nie ma. Aha, tu pisze, że głośność wyłączona pojazdów. No to fajne. Dymy. Oś odwrócona, wyłączone, zmienione do ciągu wyłączone. No nie wiem, co się tutaj podziało. Ogólnie niby wyłączone. Dobra, damy na 40. Tutaj damy głośność pojazdu na 40. Otoczenia też damy na 40, dobra. Głośność od rady też damy na 30, dobra. Albo dobra, dam wam jeszcze na 50, tak, 50 na 50. I jesteśmy... Kierunkowskaz, nic nie jedzie, nic nie jedzie. I dobra, to śmigamy. Pewnie się wszyscy zastanawiają, po co mi to całe RCW, czyli do rozrzucania wapna. No jak się pewnie wszyscy zastanawiacie, to już wam odpowiem na wasze zadające pytanie. Dzisiaj sobie zapieprzamy na drugi koniec mapy, na pole tam koło sąsiada i rozrzucamy cię, bo on niestety nie ma RCW i pod kukurydzę miał i po kukurydzy mu tam rozpieprzamy wapno. Mam wszystko przygotowane. Powiedział, że na razie nie jest w stanie uprawiać pola. Dobra, kierunkowskaz. Dobra, nic nie jedzie, nic nie jedzie. Lusterka są ustawione. Dobra. Włączamy kilka sesji i jedziemy. BHP to podstawa i w ogóle bezpieczeństwo na drodze. Więc ryneczki, w dzisiejszym odcinku, jak mówię, rozrzucamy wapno. Jedziemy do sąsiada. Musimy troszeczkę nieco mu pomóc. Założyłem właśnie z nim spółkę i muszę teraz mu pomagać. Dobra, tutaj też nic będzie wyjeżdżało, czyli mogę jechać śmigać spokojnie. Tylko muszę popatrzeć teraz na mapę, gdzie to mam jechać. Dobrze jadę, teraz będzie za niedługo spięt. Dobra, sobie muszę włączyć minimapę. Ale jakieś niebezpieczeństwo będzie. Muszę jechać ostrożnie. Jeszcze co, dzisiaj sobie, nie wiem, czy zdążymy to zrobić, ale może krówki jeszcze nie. Ale w którymś odcinku na pewno sobie po ziemeczki pogarniemy krówki. Sorry, że kiedyś, gdzie nigdzie będę mógł chrząkać mordy, ponieważ no głos czasami się psuje, no coś się mówi, coś tam głośno i szczególnie po tej grebogryzałce jeszcze, jak muszę do was drzeć się, ale w sumie zauważyłem, że nie muszę aż tak. Dobra, jadę tylko z pierwszeństwem, więc żaden jam już nie może mnie wymusić, a jak wymusi, to go strąbię. Dobra, teraz jak to jest? Teraz będzie tak, w lewo. Znaczy mogę jechać, bo teoretycznie mi się prosto, ale tutaj jest w lewo, bo nie bardziej może jechać jeszcze w prawo. Ale my jedziemy z tego, co mi wiadomo.
jedziemy dobrze. No w pewnym sensie jedziemy dobrze, dobra. Tak też chyba tam też dojedziemy. Światełka mam włączone. Jeszcze muszę zalecieć na gospodarstwo, jeszcze wziąć cały, oczywiście papuga standardowo, jeśli ktoś mnie jeszcze nie ogląda, to jak coś to się nie przejmujcie, co tak piszczy za mną. Mam swojego towarzysza do nagrywania, ja jestem wyjątkowym gościem, bo ja mam zaś papugę. Ale za no, czasami może nagrywać, może spróbować z kotem nagrać coś, może kot, bo kot wyszczyś. Przeważnie śpi na moim fotelu, jak ktoś przegląda mojego snapa. Dobra, ograniczenie do 50. Uwaga, piesi. Trzeba zmniejszyć prędkość, bo przejeżdżam przez pasy. Dobra, nikt nie jedzie, nic nie idzie. Dobra, śmigamy gościu ładnie. Dobra, tu gdzieś to będziemy zawinąć. Gdzie by to zawinąć? Tu gdzieś powinien być zjazd, nie? A tu jest sąsiad, dobra. Dobra, zatrąbię na niego, że już jestem. O, widzę, że tutaj sąsiad ma swojego tego pick-upa. Chyba tutaj nawinę. A co nie nawinę, jak nawinę. Sąsiad ma łąkę. Powiedział, że mogę, że przejechał sobie łąką. I teraz ciśnijmy. Jak widzicie, po kukurydzy jest tutaj porobione. Już ma, zostawi sobie pole po zimie. Dobra, my sobie gasimy. Dobra, otwieramy. I zobaczymy, czy w ogóle się uda to zrobić. To, co dzisiaj udało się tylko zrobić. Mam nadzieję, trzymajcie kciuki, mordy. Kurde, nie to chciałem zrobić, ale dobra, w sumie też może być. Dobra, to my sobie pilotem otwieramy nasz garaż, hangar. Dobra. Samo się rozstawianie, wiem. No przygotowanie, w sensie takim, że wszystko musi przejechać, ale to będzie w sumie realnie. Aha, dobra, na myszce. Wiecie, o co chodzi, że zajeżdżam całym swoim sprzętem do sąsiada. Ale cicha ta maszyna, także raczej nie słychać. O, panie. Ale skrętna, skręco. Skrętna ta manitka. Gościu. Dobra, czekajcie. Koguciki. Światełka i jazda. Nic, dobra, zawijamy. Dzisiejszy w odcinku, jak mówię, nic takiego specjalnego. Ale chcę wam troszeczkę umilić czas tą realnością. Nabyście ten dłuższy czas samego tego przejazdu maszynami. Manitą troszeczkę możemy zapieprzać. Uwaga, droga z pierwszeństwa, trzeba sobie pierwszeństwa. Dobra, kurwa, jedziemy, kurwa. Dobra, hamuj, będziemy tu mnie, hamuj gościu. Hamuj. Dobra, maksymalnie. A nic nie widać, dobra. Dobra, jedzie. Kierunkowskaz, a przyhaczył, skurwysyn. Ja ci dam pobijać mi maszyny. Będziesz bulił. Chciało ominąć, a nie. To jest to, że brakuje jeszcze farmingu inteligencji. Dobra, zmniejszyłem prędkość, bo siedzę, bo nie chcę siedzieć na dupie, bo to tak nieładnie z mojej strony siedzimy tak na dupie komuś. Dobra, pojedziemy sobie 30 km na godzinę, tak prawie jak prawie nie jak ciągnikiem rolniczym się powinno jechać w terenie zabudowanym. O, i dojeżdżam do terenu zabudowanego. I to jest gitara się. Szkoda, że nie mam jeszcze jakiegoś rzemeczka, bo bym sobie już poogarniał, on by już pewnie tutaj wszystkie te manity pozwoził. Teraz sobie właśnie jeszcze muszę tą manitą, tym całym, czy no manitką, no... Kurwa, zgasz mi ta ładowarka. Coś... Tu, jak czym prędzej, bo mnie tutaj ścignie. Dobra. No, szybciej nie pojadę, panie. Właśnie tak jest w rzeczywistości, że też się auta wle... Kurwa! Ale mają kolizję te auta czasami. Teoretycznie nie wiem, czy nie pani ta ładowarka nie powinna jechać na lawecie, ale... W sumie ci, co pracują na budowie, też takimi właśnie ładowarkami jeżdżą. Dobra, czyli auto normalnie też się wleką. No to, że szkoda, że auto nie mogą mnie wyprzedzać. W sensie, że nie może mnie na przykład wyprzedzić,
Bo to fajnie by wyglądało, bo wiesz, bo się musi tak cały czas za mną wlec. Tak wiesz, by wyjaśnił Nasukę, wyprzedził. Co mordeczki jeszcze umiem słuchać? W ogóle nagrałem, wrzucam vlogi teraz, powraca aktywność na mój pierwszy kanał. Mój pierwszy kanał zmienił nazwę na Jemski Rolnik Team. O, tatki, tatki, halo. Come back, come back. Dobra. FPS. Teraz tak, mówię wam szczerze. Zaktywowałem mój pierwszy kanał. Z racji tego, że no, vlogi na kanał gamingowym nie pasują. Mi strasznie to nie pasuje. Bo gry to gry, a realne nagrywanie. Nie, dobra. Może. No nie wiem, czy tam. Ten. Chyniek jest, czy nie? Siema, siema. A pani dopiero z miasta przyjechał. Bo pani jeszcze sobie jakieś szczepionki dla. Bo on, że pojechał do miasta po jakieś szczepionki i tak dalej. I te sprawy. Dla świń. I jeszcze musiał jechać po. Już po jakieś. Nasiona. Dobra. To my się jeszcze szybko na momencie tepamy do mojego. Niucha. Dobra, wszystko, plandeka jest. Spuszczamy ręczny, pani. Dobra, pyk, cyk i dwójeczka, zapalamy. Światła. Powoli, gościu, będę gazu stary, ale powoli. Koguty włączamy. Dobra, nic nie jedzie, nic nie jedzie. Skręcamy i wyjeżdżamy z posesji. To też się brałem powinien zamknąć, ale tam mam tam swojego gościa, który pilnuje mi tego. Pies, jak na coś to pies jest na przy budzie, to tam pies jest tam, to mi tam broni tego wszystkiego. Mam tam, ja muszę coś tam wyjaśnić na sukę jakiegoś złodzieja. I co, mamy już 12 minut, prawie 13. Ale wierzcie mi, ja wolę się ogarniać w ten sposób, bo to przynajmniej tak realnie wygląda, że nie, że kuźwa zaczynam na polu i to jest o, czekaj. No. Jedzie, dobra, ale zdążę, 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 dobra, zdążę przed nim wyjechać. Teoretycznie, no ale zdążyłem przed nim. Bo wyjeżdżałem, ale dobra. Słuchajcie, co tam jeszcze ciekawego się podziało? Właśnie chciałem właśnie powiedzieć w końcu. No co, mówię, wróciłem na kanał vlogowy, nagrałem vlog z siewu. Udało mi się vlog z siewu złapać. Dzisiaj widziałem, że pan Leszek coś tam już opryski. No z opryskami może być ciężko, chyba żebym założył maskę, maseczkę. Chociaż maseczkę zawsze to coś. Jakaś protect. Pamiętajcie, że to jest bardzo ważne, żeby w ogóle pełne zabezpieczenie. Ja nie mówię, że macie wyglądać jak ci w strefie 51, te skafandry, to wszystko i w ogóle w tych laboratoriach. Ale no już chociażby to, że ludzie, zawsze chociaż te jakieś te czapki, jakieś maseczki, żeby nie wdychać, bo potem to jak się nawdychacie tych wszystkich oparów i tak dalej, no to potem będziecie tylko słuchać diagnostyk od waszego lekarza, do którego pójdziecie, pierwszego lepszego. O, lusterka nawet nie działałem. Ciekawe. Co, sobie grafika zmniejszyłem? Czyżby? To tak słabo było tego. Ale widzicie, wszystko się poprzestawiało. Dziwne, że nagle było wszystko wyłączone dźwięk. A ja nie wyłączałem dźwięku. Dziwne, nie? Weź kuźwa rozwalające, ale dobra. Wyciśniemy. Dobra, może teraz pojadę z tej kamery. Nie no, New Holland jest kozacki. Muszę wam przyznać. Aha, 6 rano. To już ksiądz Robak już kurde na mszy bije, że już trzeba do kościoła. Ale my robimy w połu. Już dzwoni tam, bo o 7 msza w kościele. Dzisiaj jest drugi dzień, wczesna wiosna. Jeszcze mamy wczesną wiosnę, jeszcze siejemy. Dobra,
Drogo gościu. Tego kogucika muszę wyłączyć. Chyba czekajcie, tego. Dobra, home. Żeby się tutaj nie przepalił. Dobra. Teraz tak. Plan dykę zdejmujemy. No, przydałoby się wysypać na co, jak myślicie, na bok? Ale też tak myślę, że na bok. Też tak myślę. Czekajcie, jak mamy to wysypywanie? Kąt. A na B, nie? A dobra, też tak myślę. Dobra, czekajcie. Dobra. Dużo tego wapna nie ma. No bo tyle tych big bugów żem zużył, nie powiem. Szczerze, załadowałem big bugi. Ostatnio już właśnie załadowałem przyczepę sobie. Właśnie ładowałem innym big bugami. Aha, jeszcze ręczny zaciągnąć. No i dobra. A światełka sobie jeszcze wyłączę. Po co się ma świecić? Niepotrzebnie. Dobra, to co? My się bierzemy za... próbujemy załadować RCW. Błagam, mam nadzieję, że to wypali. Bo bo kurwa, jak nie wypali, to kurwa się wkurzy. Ale nie tak takie kabiny muszę ładować, bo mi się będzie... Dobra. Zawsze to coś tyle. Musimy wycofać, więc... Ło, panie, to skrętne. Dobra, czekaj. Gdzie? Przez ramię się muszę to tamto. Dobra, starczy. Kurde. Ciężko się tak z myszką i wszystkim naraz operować. Półkule nie współpracują na tyle, żeby wszystko ogarnąć. Naraz, dobra. Dobra, jeszcze. Dobra, czekajcie. Idealnie. I teraz chwila prawdy, ziomeczki. Czy... Ty... kurde, ja to sprawdzę jeszcze. Jest kuźwa działa. Jak coś w farmingu już zadziała, to naprawdę jest to. A w ogóle ile mamy już? Na pewno nie? A w ogóle? Sprawdzę. Dobra, tak z pół łyżki może jeszcze. Bo ja jak pewnie, ja i pół łyżki wziąć. Jak ja wezmę pewnie wszystko. Dlatego wapno nie ma dużo. Powiedziałem sąsiadowi, że no więcej wapna nie, bo to wszystko drogi, to są koszta. Powiedziałem sąsiadowi, że ja się zgodzę, no bo ja tam wziąłem w dzierżawę jego pole, zgodził się, powiedział, chłopie, nawoź mi te pola, rób, chłopie, i jak masz chęci, wszystko to inne tylko rób, obrabiaj, ja ci pole daję, a załadowałem czy się do pełna. Dobra, najwyżej ten. Ale pamiętaj tylko, żebyś mi tego pola nie spierdolił, chłopie, bo jak to normalnie cię rodzona matka nie pozna. Czekajcie. Ach, ta animacja sypania. Dobra. Chyba cofujemy tą ładowareczką. Gasimy. Światełka możemy sobie wyłączyć. Dobra, my sobie... Palimy 60. Oczywiście drzwi trzeba zamknąć. Oczywiście tutaj maseczka jest jak coś. Mój pracownik ma, tylko teraz. Aha, spacja to była dobra. Zamykamy kabinę szczelnie, bo będzie się kurzyło, bo to jest wapno. I dobra. Oczywiście takie... Dobra, czekajcie, jadę wolniej. 10 km. Gdzie mamy wapnowanie. Musimy troszeczkę pH poprawić. Musimy pH trochę... tak przystosować. Więc co tu jeszcze będę siał, to jeszcze nie wiem. Ale wiem, że w następnym odcinku już musimy lecieć ze siewami. No to właśnie sobie tutaj może poza odcinkiem coś tutaj kultywaturuję. Dobra, tutaj jest jeszcze. Bo tutaj kurde mi nie poszło. Nie widzicie? No dobrze.
Tfu. Trzeba dobrze zwapnować. Nawet wapno trochę będzie. Nawet trochę na tele pójdzie, trochę zdrowie będzie, ale nie przejmujcie się. A właśnie do odcinka, spoko, będziecie to mieć dłuższy odcinek. Chyba na plus, bo dawno nie mieliście w ogóle na kanale. No bo ja mówię, odcinki... O, muszę jeszcze w New Holandzie zgasić. A, kobiety. A, dobra, ten sąsiad będzie wiedział, że jestem w polu. Gdzie jestem położeni. Dobra, wyłączamy. To chyba bierze na taki właśnie, na taki rządek. Tak. Muszę wam powiedzieć, że nureczki jest ostatnio progres z internetem. Sam mogę się zauważyć na live'ie. Kto był chociaż na live'ie, chociaż coś tam zerknął poza, już po streamie, to mógł zauważyć, że no, stream cały czas był zielony. Bo tu był taki test streama i tak dalej. Jak to wszystko będzie leciało. Więc naprawdę elegancko, elegancko, naprawdę ziomeczki wszystko. Powoli to ubywa z tego RCW. To kurde, gitara się ma. My tym RCW możemy nawet całe pole zrobić. Zapełnionym. Piszcie w komentarzach. Tak. Piszcie w komentarzach, co w kolejnym odcinku z obojętnej jakiej serii. Szczególnie możecie tutaj też skomentować, co w kolejnym odcinku. Czy chcecie zobaczyć to kultywator banie, czy też nie. Bo dzisiaj modeczki wpada ten odcinek, tak, dzisiaj wpada po raz pierwszy. Wrzucam, nagrywam, montuję i wrzucam. Ponieważ tak szybko zapierdziała internet, że ja odcinki wrzucam teraz w 7, całe 7 minut. Bo ten mój przezajebisty światłowód robi jak to się mówi, robotę. Wrzucać odcinki w 8 minut, czy tam 8 minut to jest kurde naprawdę work in progress. Bardzo duży. Ładny teren nawet, ładny teren tutaj ma. O, tam widzę, że sąsiad ma już od zeszłego roku jakieś baloty pokolane, ale widzę, że mu się rozpierdzieliło. Chyba, że... No pewnie krowy kormił i pewnie mu pierdykło. Dobrze, że nie zabiło nikogo. Jak to właśnie w tym rolnictwie, jest dużo teraz wypadków i w ogóle wszystkiego. Ula kadosa. Ula kadosa. Muszę zobaczyć. Fajne, nie? Fajnie to leci. Będę mogło to tak bardziej napieprzać. Ja próbowałem właśnie, tylko nie wiem, teraz nie chciałem próbować, ale chciałem RCW rozrzucać rozrzutnikiem, ale chciałem to już rozrzutnikiem. Ale teraz już wziąłem rozrzutnik do tego wapna RCW, takie już normalnie, żeby to było prawidłnie, tak się powinno rozrzucać RCW, a nie rozrzutnikiem. Tak jest moim zdaniem najlepiej RCW wziąć i 60 tarczy. 60, pewnie się pytacie, dlaczego wziąłem 60, bo 60 ona jest mi potrzebna do takiej małej pracy. Nie będę New Holandę zapieprzał z takim małym RCW. Tylko po prostu 60 nie potrzebuje, nie ma aż te RCW takiego gigantycznego zapotrzebowania na moc. I ponieważ 60 będzie pasowała pod to RCW, idealnie pod takie małe prace typu opryski i tak dalej. Mały ciągniczek zgrabny, nie pognicie aż tak zboża wszystkiego. Dobra, teraz sobie będziemy jeździć raz przy razie. Mam nadzieję, że ta głośność teraz nie jest tak, aż tak wysoko dana jak ostatnio, co było, to nie wiem, co się odwaliło. A dzisiaj się w ogóle coś zbugowało ze farmingiem. Nie wiem, widzicie, patrzcie, wszystkie moje opcje, niektóre są przypisane, są do działa. Przypisałem właśnie na coś innego, obracanie na kamerze, ale nie wiem, zaś mi to się zapisało na tej gałce, co właśnie mam tura. I nie wiem, zmieniłem to ostatnio, ale też nie chciałem to się przypisać na ten przycisk, co ten przypisało jakby na ten przycisk, ale nadal było to samo, że na tym gałce mi to tak właśnie robiło. A w ogóle mordy, ostatnim czasem
Właśnie we wsi teraz już dużo się rzeczy podziało, bo i teraz wszyscy pewnie będą zapyskami ruszać, bo jak właśnie sąsiad już ten, właśnie pan Leszek już ruszył z nawozami. Czy z nawozami? No z nawozami też, ale teraz trzeba powiedzieć z opryskami raczej. Moje siewy właśnie już zrobił. No i co? No i myślę, że jak się uda gdzieś tam złapać oprysk, no to się uda, nie to nie. Bo jeszcze takie jeszcze vlogasa nie miałem jeszcze nigdy w życiu z oprysków, ale to jest pomijane. No nie da się inaczej. Ma mało łapie. Rożytykiem bardzo nie było lepiej złapało. Ty, no nam nie ubyło, nam nawet połowy nie ubyło. Kurde. Znaczy mamy dwa pola, no ale no patrzcie, no. Tak to wolno leci, że to nawet połowy jeszcze tego. Ja mówiłem po wszystkich polach to. Po parunastu polach to pozycja. Ciekawe tak to wolno leci. Ja troszeczkę szybciej. Troszkę szybciej pojadę. A jak szybciej jadę, to też nie rozrzucę jakoś wybitnie szybko. Właśnie powinno, większa dawka powinna, wiecie, większa dawka leci. Im wolniej, to szybciej, większa dawka leci. Wiem, że wapnem wypalam niszcze życie, które się pakuje do gleby. Ale najpierw muszę też zapnować na początek, żeby sobie jakoś tak samemu muszę to zrestartować to pole po swojemu. Nie zna, dzień dobry, rzucę to wapno, żeby chcąc nie chcąc zabić to życie, ale potem je zaś pakować. Więc będziemy sobie, potem musimy wziąć oprysk i tymi mikropożytecznymi organizmami opryskać to pole. Nie wiem, czy to będzie przed, czy po. Jeszcze zobaczymy, pewnie może przed siewami, albo może po uprawie, jak kultywaturuję to opryskam. Albo się zobaczy, ale może ściernisko. Wapnowanie, wapno musi troszkę zleżeć, więc prawie posiejemy wszystkie pola, które muszę posiać. Sporo odcinków posiejemy tutaj na kanale rolnika. Będziemy siać, żeby to wapno przeleżało trochę, weszło w tą reakcję z glebą, żeby nie od razu pakować życie w te wapno, bo to nie ma sensu, bo niszczyć życie, a potem zaś je pakować, tylko po jakimś czasie przepakujemy te oprysk mikropolitycznymi organizmami, żeby właśnie mordy pakować to życie jak najwięcej w tej gleby. Ostatnio w ogóle dowiedziałem się, jaką z badań próbki gleby sąsiad wziął, pan Leszek, i powiedział, że mój hektar ma pH ma 5,5, z czego zalecane było tam około, tam przeliczył, że 500 kilo tam obliczył, trzeba by dać, może on pakuje właśnie te mikropożytecznych organizmy, więc zalecali wapnowanie. Ale wapnowanie bez sensu pakować życia, a potem nagle to wszystko zabijać. Powiedział, że jest nawet dość dobra ilość próchnicy w mojej glebie, bo corocznie się wyrzucało obornik, teraz już tak nie ma codziennie tej powtarzalności w rozrzucenia obornika, ale no i tak jest dobrze, próchnica jakaś jest. Nie ma faktycznie nadmiarów niczego. Wszystko tak dostatnie, wszystko jest zrobione. Także na miarę norm. Moje pole spełnia takie, można powiedzieć, normy. Z czego się bardzo cieszę. Nie jest przewalony niczym. Bo ja mówiłem, że będzie przewalony azotem, bo się bornik i to wszystko, ten nawozy. Ale okazuje się, że wszystko jest porząsiu z polem, nawet pH 5,5 to nie jest tak źle, to jest tak, takie stabilne, ale do przodu mamy już 30 minut odcinka. Nie no, myślę, że cały się zwapnujemy, bo tak myślę, że jutro też coś nagram, ale zobaczymy, ale muszę wrócić z tą aktywnością, bo na weekendy nie ma problemu z nagrywaniem, bo weekendy właśnie się przesiedzę, zmontuję je mam, chyba że bym dwa dzienie wrzucał, że teraz i następny bym nagrywał. Aha, i teraz mam do was, kto jeszcze tutaj jest z oglądającym Need for Speeda,
to mam do was takie pytanie, bo tego Inspira trzeba skończyć. I teraz tak, bo albo tego, bo teraz nie wiem, trzeba się przez wakacje, czy... Bo kurczę, muszę zrobić, nie, muszę go skończyć, bo jest już na pół metku już Inspira prawie, że można powiedzieć. I teraz tak, co zrobić z niego maraton, czyli w sensie, czy będziemy musieli wykonywać wszystkie te kamienie milowe się ścigać i kamienie milowe się ścigać. I teraz muszę wam powiedzieć, że chyba muszę zrobić tak, żeby go zakończyć tę serię, to odpuścimy sobie na razie wszystkie symulatory rolnicze, no chyba, że tam po jakimś czasie z kolegą się umówię, bo kolega ten, udało się naprawić komputer i wszystko mu już pięknie działa, farm się przyjął w końcu na jego komputerze nowym. Bo miał ostatnio problem z zainstalowaniem farminga. Wszystko będzie, że działa pięknie i będziemy już mieć odcinek za niedługo. Może już jutro będzie właśnie dla was odcinek. Z czego jeszcze wam się, czego się bardzo cieszę. A jeszcze chcę wam powiedzieć, mordy, że ten właśnie maraton, chcę zrobić maraton Need for Speeda. Ponieważ jeśli zrobimy maraton Need for Speeda, tak pomyślałem, nie obliczyłem. Pomyślałem sobie tak, że jeśli zrobimy cały czas Need for Speeda, gdzieś przeplatamy z tego farminga z kolegą, to to będzie jakieś zmianowanie, ale musimy sobie tego Need for Speeda zakończyć, więc chcę zrobić taki maraton z Need for Speeda. Może nie kończę na live, bo na live mi to nie chwyci, bo OBS jakoś jest jakiś takim niedobrze nastawiony do Need for Speeda, ponieważ nie chce mi go złapać skubany, ten program. I to właśnie smutne, bo byśmy na live'ach to przechodzili, ale mimo wszystko, mordy, zrobimy sobie taki maraton normalnie odcinków, maraton Need for Speeda. I w końcu się uda zakończyć już w sumie już drugą serię na moim kanale. Nie, co ja mówię, drugą, czy już tu trzecią będzie, już kończę. Bo tam było, że jedną serię z Farminga 15 skończyłem całkiem, tam było ponad 30, odcinku 35 czy tam paręnaście. Mapa Bicze Doły ktoś kojarzy, post dla kumatych. Jeszcze miałem taką serię z farmingu. Nie, to było GTA. GTA skończyłem szybko, bo tam coś mi się komputer nawalił, musiałem go formatować i już nie chciało mi się nagrywać. Tylko instalowałem od nowa. Więc zakończyłem już dwie serie. W sumie Slendera też nagrywałem, to już mam w sumie, to też się zalicza, więc też, to już trzecia seria. Outlasta w sumie nagrywałem, ale to już nudne stawało powoli Outlast, bo to już każdy zna na pamięć, więc w sumie już 5 serii zakończyłem. Tak można powiedzieć, rzecz biorąc, można to uznać za zakończenie serii. Wszystkie serie, które zakończyłem, to mam już w sumie ich na koncie 5. I tak sporo jak na mój 3-4-letni kanał. Już 3-4 lata istnieję na YouTubie, już to kiedyś tam mówiłem na odcinku. Ile już istnieje na YouTubie. Dobra, mamy 33 minuty. I tak już pociągnąłem po pełnej. Ale widzicie, no nam z tego RCW nie ubywa nic. Ja nie wiem co to, bo musiał, nie wiem, coś z tym zrobić. Nie czy się w ogóle opłacało przewozić to wszystko. Dobra, zgadnę ten sprzęt i w ogóle. Nie wiem, może RCW sobie źle pobrałem. Bo to jakoś naprawdę ma to wysypywanie. To znaczy to taki rozrzut naprawdę oszczędny widzę. Ekonomicznie. Co jest na plus, ale no nie bardzo tak fajnie to realnie wygląda, nie? Bo RCW raczej szybciej troszkę rozrzuca. Troszeczkę, moim zdaniem. Już by na pewno musiał ładować dawno. Ale przynajmniej zrobiliśmy całe pole na można powiedzieć, na całym tym załadowanym RCW. Ale jeszcze trochę zostało. Może gdzieś jeszcze na swoich polach, jeszcze gdzieś tam z wapnu zostanie mi. Tego wapna to nie wyrzucę, no i zostawię to. Przykryję RCW plandeką, żeby jakoś nie zwietrzało wszystko. Wapno i zostanie mi tyle, no. Mordy. Będzie na jesienne wapnowanie. Będzie po żniwach czym wapnować. W sumie zaoszczędzę troszeczkę na wapnie i tyle. Nie będziemy mieć jeszcze jeden odcinek z wapnowania, pewnie na po żniwach, chcę zrobić to jeszcze wapnowanie. To nie będzie seria taka długa jak kariera młodego rolnika. To będzie taka paro odcinkowa jakby seria. Zobacz, do odcinku wyjdzie, nie? Bo też jakieś siewy, dopiero do żniwy jeszcze daleko, nie? Opryski. Ale to będzie jedno... nie, że na sezonie, tylko to będzie tak
chwilowo, że tam parę odcinków wypuścimy, skończymy na żniwach, pracach pożniwnych i to tyle, i to będzie spadowa z tej serii. I to tyle będzie koniec przygody z mapą Baszków? Baszków to jest? Baszków, no. Dobrze, znaczy. No, bo Baszków, kurde, się nie wiem. A w każdym bądź razie, nie? Mapa i tak jest kozak, muszę przyznać. Jak do farminga, to jest naprawdę elegancko zrobiona. Jedna z naszych map. Jeszcze jest ona śląska, ale ona tam troszeczkę... Nic się od 15 nie zmieniła. Dobra, ja sobie gaszę. Ziomeczki, dziękuję wam serdecznie, że wydacie do końca. Więc jeśli tutaj jesteś po raz pierwszy, trafiłeś przez przypadek, czy w ogóle, to pamiętaj, zasubskrybuj, żeby nie być, jak się mówi, leniwym kutasem, bo leniwą pizdą. Weź tam zasubskrybuj, zalajkuj, jeśli ci się podoba materiał, skomentuj tam na dole, czy w ogóle też ci się podobały i tak dalej, jakieś propozycje i te dupele, jakieś pytanka też mogą być. Bo na live nie zadajecie w ogóle pytań, bo w ogóle was nie ma, nie wiem, udostępniam gdzie się w ogóle da i... nie wiem o co chodzi. Dobra, w każdym razie ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. To tyle, na razie, trzymajcie się, piąteczka, do jutrzejszego odcinka, piona.